Fig wyszedł gdzie? Chcemy, by nasze psy brały udział w akcjach poszukiwawczo-ratowniczych w czasie oczywiście pokoju, czyli wtedy, kiedy będziemy mogli wesprzeć policję i straż pożarną podczas zaginięć w terenie. Wtedy będziemy wysyłać nasze grupy z psami, z nawigatorami i pomagać się w poszukiwaniach takich, bo w takim momencie liczy się czas. Czas jest najważniejszy. Im więcej będzie psów, im więcej będzie grup poszukiwawczo-ratowniczych, tym większa szansa na odnalezienie takiej osoby całej i zdrowej. Teraz mieliśmy szkolenie nawigatorów, typowe szkolenie dla osób, które będą razem z przewodnikiem psa i z psem wychodzić w teren i pomagać im na sektorze. Moim zadaniem było doprowadzić przewodnika do sektora i zobaczyć, jak ten pies zachowuje się w terenie. Jak prowadzi detekcję tego sektora, jak następnie wchodząc już w pracę na sektorze, znajduje osobę poszkodowaną. Każdy pies ma tak naprawdę inne podejście do zabawy, ma inny charakter. Poznawaliśmy te zachowania psów, jakie są pomiędzy nimi różnice, jak one oznaczają też osoby poszkodowane, bo jedne meldują, inne szczekają, inne jeszcze oznaczają przez tak zwaną rolkę. Tworzymy grupę, taką pierwszą pilotażową grupę poszukiwawczo-ratowniczą K9 WOT. I przede wszystkim, żeby w niej być z psem, to najpierw trzeba sobie kupić psa, odpowiedniej oczywiście rasy. To wszystko jest określone w rozporządzeniu ministra spraw wewnętrznych. Potem trzeba tego psa samemu też do pewnego stopnia wyszkolić. Czyli taki pies musi, tak jak karbon, mieć przynajmniej zdany egzamin zerowy, terenowy bądź gruzowiskowy w Państwowej Straży Pożarnej. I dopiero wtedy tak naprawdę my przejmujemy finansowanie takiego psa. Podpisujemy kontrakt z jego przewodnikiem, który oczywiście musi być żołnierzem Wojsk Obrony Terytorialnej. I wtedy my już opiekujemy się takim psem finansowo.